Tak szczerze, jedna z lepszych jagodzianek, jakie jadłem w życiu. Bym nie kupił po prostu jagodzianki od Magdy Gessler, ale... Jest warta swojej ceny? Nie. Sezon na jagodzianki trwa w pełni. Mamy dziś jagodzianki z cukierni Magdy Gessler, jagodzianki z cukierni sieciowej i takie, które przygotowała nasza redakcyjna koleżanka. Sprawdzimy, które smakują mieszkańcom Warszawy najbardziej i czy cena idzie w parze z jakością. Czuć świeże owoce. Dość wyrazisty smak. Czuć kruszonkę. No bardzo dobra, mi smakuje bardzo. Ciasto też jest dobre. I ta kruszonka też dużo daje. No to już bardziej ciasto czuć i mniej tych jagód to i też te owoce tak no... No takie już... To nie jest to samo co tutaj. Te owoce tutaj były jednak lepsze mimo wszystko. Ciasto dominuje i owoców jest trochę mało. Czyli w skali od 1 do 10? Na ile na razie oceniacie? No to ta po środku to tak 5-6 myślę. Ta pierwsza to bym dał nawet 10. To tak szczerze jedna z lepszych jagodzianek, jakie jadłem w życiu. Ja bym dała pierwszą takie 9, a tą drugą 6. To jeszcze trzecia. To ta jest taka bardzo domowa, tak czuć, że nie jest domowa. Ta środkowa to sieciówka, a ta pierwsza Magda Gessler. A ty jak myślisz? Ja bym powiedziała identycznie. Ta pierwsza to Magda Gessler mi się wydaje, bo jest dużo nadzienia. No i ta druga, no tak jak powiedział. Zgadliście. Ostatnia jest najlepsza. Ta mi się wydaje najgorsza. Myślę, że mogłaby być od Magdy Gessler porządnie nafaszerowana jagodami. Ta będzie od Magdy, ta będzie domowa, a ta z sieciówki. Bingo! Mi najbardziej smakowała ostatnia. To bym chyba strzelała od Magdy Gessler. Nie wiem, jak ty uważasz? Wydaje mi się, że ta ostatnia będzie od Magdy Gessler, środkowa będzie domowa. A z sieciówki tak była pierwsza? Tak, to z sieciówki jest pierwsza, jest taka najbardziej sucha. Od Magdy Gessler ma takie, powiedzmy, różne dodatki, które wydaje mi się, że w domu by się jednak tego nie zrobiło. Natomiast ta domowa też jest bardzo dobra, tylko ma mniej takich, powiedzmy, dodatków. Ja bardzo podobnie uważam, też takie moje trzy strzały. Źle? Tak. Nie, nie. Od Magdy Gessler zgadliście? Okay. Sucha jest domowa, a z sieciówki jest ta trzecia. Najbogatszy jest ten, bo jest najwięcej owocu. I tu bym stawiała na panią Gessler. Myślę, że to jest sieciówka, to jest domowa. Bingo. Nie, odwrotnie. To jest domowa, to jest z sieciówki. Jak myślicie, ile kosztuje jagodzianka od Magdy Gessler? No, obstawiam, że na pewno jest najdroższa. To tak bym za jedną taką, za jeden kawałek, to bym powiedział 15 zł. Jak myślisz? Ja bym powiedziała 18 zł. Kosztuje 30 zł. 31 dokładnie. Myślicie, że jest warta swojej ceny? Na pewno nie 30 zł. Znaczy, na pewno składniki i wykonanie to nie jest na pewno warte 30 zł. A ty? Jak myślisz? Myślę, że tutaj marka też, jakby, że to jest od Magdy Gessler, gra dużą rolę i dlatego cena jest taka duża. Myślę, że raz można sobie pozwolić spróbować. No ale tak na co dzień to jest jednak duży wydatek, jak na za jedną jagodziankę. 50 zł. Mniej. Mniej. 31. Jest warta swojej ceny? Chyba tak, myślę, że tak. Nie wiem, z 60 za kilo to chyba za mało powiedziane. Ja bym strzelała, że z przynajmniej 18 od Magdy Gessler. Mówiłem, że są, a nie, nawet więcej obstawiam. Teraz są tak drogie jagody, że choć moja siostra akurat je, nie ja, jagodzianki, więc... ale myślę, że spokojnie z 20 zł. Od Magdy Gessler 31. O matko. Dalibyście tyle za tą jagodziankę? Ja myślę, że nie, bo nie jem na co dzień. Myślę, że bym nie kupił po prostu jagodzianki od Magdy Gessler, ale... Dlaczego nie? Jakoś tak chyba już zła fama krąży.